Siemano, tutaj Maciek GMP40, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku gier PC po mojemu. Dzisiaj, jak już mówiłem, weźmiemy się za trzecią część gier o Fordach. Jest to Ford Racing 3. Niestety nie mogę wam pokazać tak po prostu gry, ponieważ mam ją CD Action, jak pokazałem w poprzednim odcinku. I tym bardziej nie mam jak pokazać wam jej okładki, także tutaj macie ją przez chwilę wyświetloną. A co do szczegółów gry, gra stworzona przez Razorworks, wydana jak w przypadku poprzedniej części przez Empire Interactive. W Polsce zajęło się tym Nicolas Games. Na świecie pokazała się ta gra 29 października 2004 roku, w Polsce akurat tak się złożyło, że był to 5 maja 2005 roku. Oryginalnie gra kosztowała 69 zł, czyli to nie było bardzo dużo, oraz zajmowała jedno CD. Co było potrzebne do odpalenia tej gry? Pentium 3, 256 MB RAM-u, 32 MB karty graficznej. To tyle generalnie. No i nawet nie trzeba było mieć chyba 1 GB, żeby tą grę zainstalować, więc bez problemu, tak? Gra także chodzi na Windowsie 7 bezproblemowo, także przejdźmy do instrukcji. I okej, jak widzicie, widzimy instrukcję w notatniku. Jeżeli zainstalujemy grę, no to mamy takową instrukcję, ale nie tylko w języku angielskim, mamy na przykład czeski. Dużo mamy tych języków, tylko czeski tak wyjątkowo zapamiętałem. Niemiecki, hiszpański, z tego co dobrze pamiętam. Szkoda, że jest to w notatniku, w ogóle to przewinęłem sam początek. Ale z tego co wiem, to na pewno w wersji PS2, ponieważ gra wyszła także na PlayStation 2, była instrukcja papierowa, co także wpłynie na ocenę. No tutaj z racji tego, że gra była w CD Action, to albo mogła być w PDF-ie ta instrukcja, albo właśnie w notatniku, no i dali notatnikową. Także dobrze, przeróbmy to. Spis treści, minimalne i rekomendowane wymagania. Instalowanie, odinstalowywanie. Setting up, czyli opcje, jak dobrze ustawić Forda. Kompatybilność z kartami. Porady dotyczące wydajności, granie przez internet, jakieś problemy i contacting, czyli pomoc i kontakt. Także no to generalnie tyle. My możemy przejść do gry. No i na początku mamy przywitanie, babka nas wita, wybieramy profil, no i tutaj widzicie główne menu. Oczywiście wejdziemy również do opcji, mamy ustawienia gry, czyli autosave i biegi. Mamy ustawienia dźwięków, widzicie na co podzielone. Wyświetlacz, czyli HUD i kontroler. Grafika zmieniamy, jeżeli dobrze pamiętam, przy pierwszym włączeniu gry. No niestety to jest taki mały błąd. Dobra, wchodzimy do single player, no i tutaj mamy podzielone single player na competition, czyli wyścigi i mistrzostwa. Challenge, czyli przeróżne wyzwania, gdzie odblokowujemy samochodziki przeróżne. I kolekcje, czyli tak naprawdę wolna jazda, bo quick race to mamy przydzielony jeden wyścig, jeden samochód, więc standard to jest, nie, już się weźmiemy co innego. Boosta, możemy wziąć boosta. Boost są to zawody, w których dostajemy, jak zaraz zobaczycie, a może to zaraz powiem, tutaj bierzemy sobie trasę, mamy 5 kategorii tras, podzielone na 6, 3 trasy po 2 warianty, może tak powiem. Możemy sobie wziąć ilość okrążeń i tak dalej, oczywiście w kolekcji. Dobrze, tutaj mamy, wziąłem zawody typu boost. W tych zawodach chodzi o to, że na okrążenie mamy przydzielone 2 boosty. No i przez te 2 okrążenia muszą nam te boosty wystarczyć. To znaczy przez te 2 okrążenia możemy 2 razy nacisnąć z boost, no i wtedy te boosty będą działać. Dobrze, pierwsze co się rzuca w oczy to oczywiście grafika, no i dźwięki. Grafika jak na 2005 rok jest przyzwoita, tyle mogę generalnie powiedzieć, jest dobra. Może nie jest wybijająca się, jak to było na przykład w przypadku Colina. Jest po prostu dobrze zrobiona, no i o to generalnie chodzi w takiej grze. Nie jest super, nie jest badziewna, jest dobra, a o to chodzi. Tak samo dźwięki, do dźwięków także nie mogę się przyczepić. Większość samochodów ma inne odgłosy silnika. W tle przygrywa nam bardzo fajna muzyczka, oczywiście możemy tą muzyczkę głośniej wziąć, ale mi w zupełności tak wystarcza, jak jest teraz. I muszę powiedzieć, że muzyczka jest naprawdę bardzo fajna, zarówno ta w menu, mimo że jest cały czas ten sam track w menu, to mi się on nie znudził, jest całkiem fajny, tak samo w tle leci naprawdę bardzo fajna muzyka, polecam posłuchać.
I odnośnie do samochodów, jeżeli dobrze widzicie, to teraz, właściwie nie widzicie, dobra, jedziemy samochodem tak zwanym vintage, jest to kategoria samochodów oldschoolowych, mamy dwa samochody takie stare, stare, spod znaku Forda, czyli Ford T i Ford A. Mamy samochody klasyczne, czyli na przykład pierwsze Thunderbirdy, pierwsze Mustangi. O, to jest Ford A właśnie. Mamy samochody sportowe, czyli tak zwane performance. Mamy samochody offroadowe. Znaczy, znaczy w performance'ach jest no, ten szyldowy samochód Ford Racing, czyli Ford GT. Jest Focus ulepszony, są dużo jest samochodów. Ford Taurus, Ford GT90. Jest chyba też przedział prototypy, jeżeli dobrze pamiętam. Ale to zaraz zobaczymy. Bo przechodzimy do kolejnego wyścigu. Będzie to wyścig Overtake. Powiedzmy, jest to bardziej wyzwanie. Weźmiemy sobie... były klasyczne, były modern, czyli nowoczesne, były wyścigowe oraz są offroadowe. Weźmiemy sobie teraz inną trasę, żeby nie było tak... jakby to powiedzieć, tak monotonnie, żeby były różne wyścigi i różne trasy. Odnośnie do wyścigów, jak już powiedziałem, można je podzielić na właśnie Ford Competition oraz Ford Challenge. Ford Competition to są mistrzostwa, w których odblokowujemy samochody oraz musimy zaliczyć kilka wyścigów, żeby wygrać takie mistrzostwo. Są to przeróżne wyścigi, mix standardowych wyścigów, boostów, czyli te z nitrem, racing line, które niedługo zobaczycie, które polega na jeżdżeniu po linii, żeby naładować sobie właśnie takowy boost i tam trzeba przytrzymać klawisz, żeby używać takiego boosta. Są tam także eliminacje. Nie wiem, czy czegoś przypadkowo nie pominąłem. Natomiast Ford Challenge są to wyścigi, gdzie generalnie rywalizujemy albo z przeciwnikami i nie rywalizujemy na pozycję, ale generalnie rywalizujemy na czas bądź na coś. Tutaj widzicie właśnie takie takie inne zawody. Są to zawody overtake, polegają na wymijaniu. I o ile no, na łatwym, no to jeszcze nie sprawia problemu. Na łatwym odblokowujemy sam samochód, to na średnim już odblokowujemy farbę, na trudnym odblokowujemy już sobie puchar, oznaczenie. To im wyżej, tym po prostu ci nasi przeciwnicy, cudzysłów bym tak powiedział, tych, które mamy wymijać, stawiają coraz wyższą poprzeczkę, co jest naprawdę bardzo fajne. Widzicie, czasami po prostu miota nimi jak szatan, potrafią nam w prosty sposób zajechać drogę, kiedy je wymijamy i tym samym walnąć nas i skrócić czas, który nam pozostał do końca zawodów. Jedynym, czym możemy się ratować, to wymijaniem pojedynczych samochodów, co daje nam plus jedną sekundę, oraz tak zwany clean overtake bądź clean coś. Są to tak zwane kombosy, w zależności od zawodów, to niestety mi się nie udało. Mamy na przykład co 3 samochody, co 4 samochody, co 5, dostajemy 5 sekund dodatkowych. A duel jeszcze jest w Ford Competition, to zaraz omówimy. Teraz sobie pojedziemy na Racing Line, wybierzemy samochody modern, tutaj macie miniaturki tych samochodów. I o co chodzi w duelu? W duel to też jest wyzwanie, chodzi tam o to, że na początku jest tak właśnie ten sławny duel, czyli ścigamy się jeden na jeden. Jeżeli tego gościa pokonamy, to potem pojawiają nam się, respią się przed nami dwa nowe samochody, które również musimy wyminąć. Oraz potem na końcu, na samym końcu pojawiają się 3 samochody, które również musimy wyminąć, co jest całkiem trudne, muszę powiedzieć. Racing Line, to jest właśnie to Racing Line, o którym wam mówiłem. Co do Ford Competition, to są jeszcze zawody ze zbieraniem tokenów. Zielony token odejmuje nam ilości, czerwony token dodaje nam ilości. Będzie również na materiale, jeżeli będę na tyle mądry, żeby cały czas gadać. Oraz są jeszcze przejazdy przez bramki. I tam też dodają nam sekundy za dobre przejechanie, za naruszenie bramki nie dostajemy nic i tracimy naszego kombosa. Dobrze, może omówmy HUD, jaki mamy w tej grze. Ja generalnie jeżdżę, bardzo lubię jeździć z widoku na zderzaku, to się tak potocznie nazywa, aniżeli za kadłuba i za karoserii. W tej grze akurat tak wybrałem, ponieważ no tylko w tym trybie, w tej kamerze tak naprawdę czuć prędkość. Tutaj naprawdę czułem, że jadę. Natomiast jeżeli widzieliście w innych gameplayach, gdzie
byłem za samochodem, bo jako tako jeszcze ogarniałem to, to niestety, ale jakoś tej prędkości nie czułem szczerze i niestety. Dobrze, przejdźmy do czego? Do inteligencji przeciwników. No już trochę o niej wspominałem. Przeciwnicy to generalnie, no, inteligencja... Trudno powiedzieć, że to jest inteligencja. Oni tak naprawdę... W porównaniu do Shifta 2 to w ogóle nie jest inteligencja, ponieważ na przykład w Shiftach przeciwnicy zachowują się naturalnie, to znaczy raz się wywalą, raz się nie wywalą. To wszystko jest zależne od nich, jak pojadą. A tutaj, no, samochody jadą bardzo asekuracyjnie. Nigdy nie pamiętam, żeby same z siebie się wywaliły. Po prostu mają wyznaczoną trasę, trendy mają jechać, może bardziej mają wyznaczoną prędkość, bo my możemy je wywalić oczywiście. Nie jadą jak przyklejone. Ale no, myślę, że czasy w większości przypadków są tak... ustawione, żebyśmy wygrali. Chociaż czasami, jak na przykład w ostatnich zawodach, których jak widzieliście, tam nie przeszedłem jeszcze, chociaż kiedyś zaliczyłem, pamiętam, jak pierwszy raz przychodziłem w Ford Racing, to udało mi się zaliczyć zawody Forda GT. To tam jest naprawdę czas bardzo wyśrubowany i pokonać Forda GT jest naprawdę bardzo trudno i go w ogóle zdobyć, także niestety na tym gameplayu nie będziecie mieli takowego Forda. Cóż, jak mi się grało w tą grę? Powiem tak, jeżeli chcecie zagrać w grę, które samochody się nie niszczą i sobie po prostu pojeździć typowy arcade, to nie mam nic przeciwko, możecie sobie pograć. Naprawdę bardzo miło się gra w Ford Racing w takim trybie. I to jest, z tego co pamiętam, co my tutaj wzięliśmy? Relay. A, jeszcze o Relayu nie powiedziałem, właśnie. Relay to też jest taki bardzo fajny typ zawodu, chyba nawet mój ulubiony. W tym chodzi o to, że ścigamy się z samochodem, wybranym samochodem. Znaczy, wybieramy samochód i oni nam automatycznie dopasowują przeciwnika. I co okrążenie jest wymiana. To jest coś w stylu sztafety. Czyli jeżeli dojeżdżamy do okrążenia, kończymy okrążenie, pojawia się przed nami samochód partnera, za który musimy draftować, aby się w niego zmienić. Co jest naprawdę bardzo fajną konkurencją i jest moją ulubioną. Naprawdę bardzo fajna konkurencja i myślę, że naprawdę warto ją pokazać, warto o niej wspomnieć. Cóż, o wyścigówkach jakoś teraz mało mówię i jakoś nie mam ochoty zbytnio mówić o wyścigówkach. Jakoś nie wiem o czym tutaj wspominać tak naprawdę. Podsumowując, może Ford Racing 3 zbytnio myślę, że się nie zmienił w stosunku do Ford Racinga 2, zależności graficznej, jak i w ogóle audiowizualnej, jak i grywalnej. Gra się nadal naprawdę bardzo dobrze jako odprężenie. Tu widzicie jak wymianę. Naprawdę, jeżeli zdobędziecie tę grę, to naprawdę polecam pograć i polecam w ogóle sobie ją nabyć. Naprawdę bardzo miło się w nią gra. Inteligencja przeciwników, to są generalnie skrypty i również czasy, ale są tak ustawione, żeby czerpać z tego jak największą rozrywkę, a o to przecież w takowych grach chodzi. Naprawdę bardzo polecam, niestety tego gameplaya z tokenami nie zobaczycie, no ale trudno, przejdźmy już do oceny. A więc dobrze, przejdźmy do oceny Ford Racing 3. Grafika. Grafika może nie jest wyjątkowa, natomiast jest naprawdę bardzo dobrze wykonana, bardzo starannie wykonana, także w pełni zasługuje na 7 na 10. Dźwięki. Muzyczka sobie cicho przygrywa, ta babka co nam tam przeróżne rzeczy mówi, także jest poprawnie nagrana, może nie jest to genialne, ale dobre. Także tutaj również należy się 7. Grywalność. Gra się całkiem przyjemnie, może ten silnik fizyczny może nie jest taki genialny, ale no myślę, że również w tym przypadku gra zasługuje na 7. A i przeciwników. Im dalej, tym ciężej, także tutaj również pojawi się 7. Gra cena. Była o niebo tańsza niż na przykład taki Colin McRae, także myślę, że tutaj dostaniemy 8 na 10. Dalej. Menu. Menu jest proste, menu jest ładne i tutaj kolejna 7 się pojawi. Dzisiaj tak 7-kowo. Pudełko. Tutaj niestety pudełko mnie troszkę rozczarowało, pomimo że instrukcja jest naprawdę bardzo rozbudowana, to niestety jest w notatniku. To jest trochę chamskie, według mnie. I to niestety muszę dać 5. A szkoda. No i ocena gry. 7 na 10. No 3 główne kategorie i gdzieś są 7 i tu bym nie dał 7. No proszę.
gra na to zasługuje. Naprawdę zasługuje na siódemeczkę. No i to tyle na dzisiaj. Dzięki wam wielkie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę. Jeżeli czekacie na kolejny odcinek, to zasubskrybujcie mój kanał. A jeżeli macie jakieś pomysły bądź coś, to piszcie komentarze. Co w kolejnym odcinku? W kolejnym odcinku może powiem tak. Kojarzycie Raid na Berlintide, na broń trzeciej Rzeszy i The Heat of War? Te gry łączyło to, że to była druga wojna światowa oraz fakt, iż za granicą się ukazały pod tytułem World War II / i tam był chyba Road to Berlin, coś takiego. Secret Weapons of World War II, nie pamiętam nawet. Pamiętam, że było World War II Iwo Jima. Ostatnio znalazłem trzecią grę, która jest bardzo podobna, natomiast nie dotyczy II wojny światowej. Dotyczy konfliktów obecnych. Jest to America's Secret Operations. Wiem, że tutaj jest obok Airborne Troops, ale dzisiaj, za tydzień, cały czas mi się myli, zajmiemy się America's Secret Operations. Będzie to ostatni odcinek 8 serii gier PC po mojemu. I niestety zakończymy go w taki sposób. No sorry, nie mam dobrej gier na sam koniec. Także dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. I widzimy się w ostatnim odcineczku 8 serii. Nara.